Buongiorno, ragazze, ragazzi. Color Bene, czyli nowa, zupełnie nowa linia produktów Color. Bo Color to nie tylko grille gazowe i grille węglowe. Color to w tym momencie też piece do pizzy. Dokładnie, piece, w których zrobicie nie tylko pizzę. Drożdżówki, jagodzianki, steki. Wszystko, czego dusza zapragnie. A to wszystko dzięki temu, że to jest design, jakość i technologia. Czyli to, co określa markę Color. Nazywam się Marcin Kucjaja w kuchni i przypominam Wam, żebyście subskrybowali kanał Colera i kliknęli dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Allora, zacznijmy od młodszego brata, czyli Color Bene 14. 14, czyli 14, bo ma on 14 cali. Z czego on jest zrobiony? Na zewnątrz stal malowana proszkowo. Na froncie odlew zrobiony z aluminium, a w środku dodatkowy płaszcz ze stali nierdzewnej, czyli podwójna izolacja. W środku znajdziecie kamień kordierytowy, który ma 12 mm grubości, dzięki czemu idealnie się nagrzewa i sprawdzi się do wszystkich wypieków, nie tylko do pizzy. Sercem tego grilla jest bardzo dobrze Wam znany, wykonany ze stali nierdzewnej palnik Corpro. Podłączacie do niego gaz, przekręcacie i piec się grzeje. 4,65 kW mocy. Ta moc pozwoli rozgrzać ten piec do 400 stopni w mniej więcej 10 minut, dzięki czemu macie idealną temperaturę do robienia pizzy neapolitańskiej. Cały piec stoi na czterech nogach wykonanych z włókna szklanego ze stopkami zrobionymi z nylonu. I zobaczcie, one się składają, więc mieści się w zasadzie wszędzie. Macie pawlacz, wsadzicie go do pawlacza, przewieziecie go w bagażniku, schowacie go gdzieś pod zlewem. Ale tak naprawdę jak zaczniecie go używać, to będzie cały czas z Wami wyciągnięty, bo jest piękny, jest fajny. No i ma nóżki z włókna szklanego. Patrz. Tutaj macie termometr Temp Pro, który idealnie pokaże Wam temperaturę, która znajduje się w środku. A tutaj znajdziecie potencjometr, dzięki któremu możecie oczywiście dostosowywać temperaturę do Waszych potrzeb. W tym piecu przygotujesz pizzę do średnicy 35 cm. Skoro tyle to 20, to będzie duży placek. Dokładne wymiary kamienia to 35,5 na 35,4 cm. To jest naprawdę super maszyna do pizzy, ale nie tylko do pizzy. I teraz starszy brat, czyli Color Bene 16, czyli 16 cali. Dokładne wymiary kamienia to 49,2 na 45,9 cm. I ten piec pozwoli Wam przygotować pizzę nawet do 42 cm średnicy. Podobnie jak mniejszy brat, ten większy, Sedici, jest wykonany na zewnątrz ze stali malowanej proszkowo. W środku posiada płaszcz ze stali nierdzewnej, kordierytowy kamień, który idealnie się grzeje, więc tutaj po prostu dostajecie tę samą technologię, co tu, tylko to jest większe. Zrobicie większą pizzę i nie tylko pizzę. Przy okazji 7,5 kW mocy. Może wyglądają jak roboty z Boston Dynamics, ale nigdzie Wam nie uciekną, bo tutaj na przykład są nóżki zrobione ze stali nierdzewnej i stopery nylonowe, dzięki czemu wszystko stabilnie stoi i nigdzie Wam samo nie ucieknie. Jak już się wkręcicie w pieczenie pizzy w tych pięknych piecach, możecie zaopatrzyć się w nowe gadżety. Na przykład taka aluminiowa łopatka z perforacjami, dzięki której bez problemu wsadzicie i wyciągniecie pizzę z pieca. Jest też łopatka operacyjna, dzięki której możecie obracać pizzę, no bo jako prawdziwi pizzamasterzy, pizzaiolo, musicie też troszeczkę ją czasami pomieszać. Ale ten piękny włoski pistolecik to termometr, dzięki któremu sprawdzicie temperaturę kamienia, temperaturę placka, sprawdzicie, czy pizza jest gotowa do wyciągnięcia. I moje ulubione akcesorium? Ciężka żeliwna patelnia ze specjalną rączką, dzięki której się nie poparzycie. Możecie na tym zrobić steki, możecie zrobić na tym inne mięsa, możecie zrobić na tym warzywa. Oczywiście nie tylko do użycia w tych piecach, bo możecie z tego korzystać na grillu i w zasadzie gdzie bądź. Zobaczcie, wsadzacie i wyjmujecie. Wsadzacie sobie tutaj i jest luzik arbuzik. Color oczywiście przyzwyczaił nas do tego, że wszystko jest w zestawie, więc oczywiście otrzymujecie razem z takim piecem wąż, reduktor i pokrowiec. I to nie byle jaki, taki, który ma rączki, więc możecie chodzić z takim piecem jak Antonio Banderas w Desperado. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się nowa era Colera i to, że nie boją się wprowadzać nowości, których na rynku po prostu nie ma. To jest piękne, to jest fajne, to jest dobrze pomyślane, świetnie wykonane. Nie mogę się doczekać, aż zacznę na tym robić pizzę.